Okej, no co tu dużo mówić? Zaczynam. Nie wiem do końca, jak zacząć ten film, ale zaczynam. To jest podsumowanie roku 2023. Generalnie chyba to jest film bardziej dla mnie niż dla widzów, ale dużo ciekawostek może się tutaj pojawić. Jakie oczekiwania na 2024? To albo nagram zaraz po tym filmie i puszczę jutro, albo nie wiem, poleci w tym samym. Natomiast podsumuję tutaj sobie rok 2023. Nie oglądałem nawet swojego podsumowania roku 2022 i oczekiwań na 2023, bo wiem, że ich nie dowiozłem. Moje oczekiwania przede wszystkim, jeżeli chodzi o kanał, to tworzenie, ale to bardziej chyba już 2024. Na 2023 sobie nie stawiałem takich celów. Pamiętam, że na 2023 to było więcej recenzji. Faktycznie tych recenzji było więcej. Fajniejsze filmy udało mi się zrobić. Postawiłem sobie platformę testową, którą... pokażę wam. Tutaj widzicie, jest moja platforma testowa. Oczywiście karty graficzne w niej się zmieniają, to monitor, który aktualnie testuję, właśnie też o to chodziło w tej platformie, żeby tu były rzeczy, które na bieżąco sobie będę testował. To, że tak powiem, wymarzone miejsce i moje studio może jeszcze będzie się zmieniać pod tym względem, może jeszcze będę sobie to modyfikował, bo pokażę wam z drugiej strony, tutaj mam komodę, na której dużo rzeczy nagrywam. Tego fajka nie powinniście zobaczyć. Ale to dlatego, że nie promujemy takich rzeczy. To jest złe, a ja pozwoliłem sobie tylko i wyłącznie na to, dlatego, że jest dzisiaj Sylwester. Ale dobra, to taka mała ad vocem. Tak czy inaczej, podsumowując moje statystyki, jeżeli chodzi o rok 2023. Chciałem dobić do 40 tysięcy subskrypcji. Nie udało się. Mamy 33,4. Wbiłem zaledwie 3800, niecałe 4 tysiące subskrypcji w tym roku, więc jeżeli chcesz, to zasubskrybuj. Może jakimś cudem dobijemy do 4 tysięcy. Nie wypuściłem też 365 filmów. Znaczy, wypuściłem ich więcej, ale na swój kanał nie wypuściłem 365. Jak wiecie, robię jeszcze co tydzień podsumowanie tygodnia na IT Hardware i tam tych filmów pojawiło się niemalże tyle co tygodni, więc 50. I pewnie jeszcze jakieś dodatkowe unboxingi, więc tych filmów było łącznie więcej niż dni w roku. Co za tym idzie, średnio więcej niż jeden film dziennie wypuszczałem. Podoba mi się to, ale chcę jeszcze więcej. Pod tym względem zawsze marzę o zrobieniu takiej troszeczkę technologicznej telewizji. Nie lubię o tym mówić, bo ja wiem, że takie pomysły, jak się głośno powie, to później zaczynają się pojawiać na innych kanałach. Natomiast na razie, jeżeli chodzi o ten format newsowy, to nie ma kanałów, które by tworzyły podobny content, przynajmniej nie dużych, tak? Taki typowo newsowy, technologiczny kanał, który głównie zajmuje się rzeczami komputerowymi, to jak na razie chyba jest tylko mój. Natomiast tą tendencję większej ilości newsów chciałbym zwiększać. Chciałbym też wchodzić w większą ilość shortsów, pomimo tego, iż nie do końca lubię ten format. Wielu twórców mówi mi: Benek, musisz zacząć robić shortsy, od tego lecą suby. I faktycznie suby od shortsów lecą. Pokazuje to najchętniej oglądany film na moim kanale, czyli short z Ryzenem 9 5900X za 12 zł. 180 tysięcy obejrzeń i chyba ponad 240 subów na tym filmie. Jakby im więcej oglądających się filmów, tym więcej subskrypcji. Natomiast jak obserwuję to po innych kanałach, to te subskrypcje nie przekładają się na obejrzenia filmów takiej standardowej długości, a to jednak one są najcenniejsze, bo jednak najwięcej teoretycznie pracy się nad nimi spędza, w związku z tym może ktoś takie dopracowane turbo shortsy robi, że powie, że nie, że on to zdecydowanie więcej czasu poświęca na shortsy. Okej, w porządku. Natomiast z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja najwięcej czasu poświęcam na recenzje, na newsy i tak dalej, a co za tym idzie, wolałbym, żeby to one generowały wyświetlenia, żeby to one zostały ilością łapek w górę, wyświetleniami, subskrypcjami docenione. Pod tym względem jestem całkiem zadowolony. Jeżeli chodzi o ilość subskrypcji, jest ich mniej niż w 2022 roku. Nie, tak, bo w 2022 roku było ich 7,5 tysiąca, gdzie
kurczę, tutaj, aha, nie, to wyświetlenia tutaj były potężne pod koniec roku, ale ilość obejrzeń była identyczna. Pomimo ilości subskrypcji dwa razy mniej niż w roku poprzednim, to ilość obejrzeń była identyczna. Identyczne były też mniej więcej zarobki, około tutaj 12 300 zł. Oczywiście to są zarobki tylko i wyłącznie z reklam. Jak wam jakiś youtuber mówi, jaki to on nie jest transparentny i pokazuje wam zarobki z reklam i mówi, patrzcie ile zarobiłem, no to we współpracy zarabia się więcej, więc de facto nie pokazuje wam praktycznie nic, pokazując te zarobki, chociaż wiadomo, u dużej ilości twórców te zarobki akurat z wyświetleń, no to są znaczące, często w kontekście całego kanału. U mnie nie są w ogóle znaczące w kontekście nawet całego życia. Ja cały czas pracuję na etacie, tworzę YouTube, ale poza YouTube'em jeszcze mam kilka innych aktywności, na których zarabiam. Ciężko byłoby mi w związku z tym wyseparować, ile zarobiłem na współpracach na YouTubie, a na dodatek nie chcę tego podawać. Z prostej przyczyny, że de facto wydaje mi się, że stawki... Przynajmniej ja nie znam stawek innych youtuberów, pomimo iż znam kilku, poznaję ludzi i tak dalej i mogę podejrzewać, jakie mają stawki, tak nie wiem, jakie mają, w związku z tym też nie chcę zdradzać swoich stawek, bo to teoretycznie mogłoby w jakiś sposób psuć rynek. I co do stawek, ja wyceniam swój czas, nie wyceniam to, że ktoś, nie wiem, zareklamuje sobie u mnie, jak to wiele widzów myśli o recenzji sprzęt czy coś takiego. Ja wyceniam swój czas, bo zajmuję się wieloma rzeczami. Praca na etacie, na dość wymagającym, stresującym stanowisku, na którym no nie narzekam na zarobki. Więc jeżeli mam poświęcić czas poza pracą zawodową czy poza jeszcze innymi aktywnościami na stworzenie jakiegoś filmu na zamówienie, to wyceniam swój czas, a nie swoją opinię przychylną bądź nie. To jest dla mnie ten komfort, że właśnie mam te zarobki poza YouTube'em i mogę sobie wybierać recenzje, które wiem, że dla mnie będą interesujące, dla mnie będą ciekawe i zrealizowanie ich da mi jakąś wartość dodaną do kanału. No i co za tym idzie, też dla was będą ciekawsze. No więc... to jest fajny komfort. Gdybym zrezygnował z pracy na etacie, podejrzewam, że trafiłbym do takiego worka wielu twórców, którzy po prostu, żeby się utrzymać, biorą wszystko jak leci. No ja tak mam komfort, że nie muszę tak robić i zamierzam utrzymywać go no zawsze. Jakby nie zamierzam z tego rezygnować. Dopiero jeżeli będę miał na tyle dużo subskrypcji, że będę miał dużo wyższe stawki, będę w stanie zarabiać z YouTube'a tyle, że jak zrezygnuję z pracy na etacie, to nadal będę mógł tylko wybrane współprace przeprowadzać, to dopiero wtedy zrezygnuję z pracy na etacie. A tak, póki ta praca na etacie stwarza mi taki komfort, że mogę sobie wybierać tylko ciekawe filmy i recenzje dla was, no to cały czas będę cisnął na dwa etaty. To już trzeci rok ciśnięcia na dwa etaty, a de facto na więcej niż dwa etaty, bo tak jak mówię, YouTube, praca na etacie, plus jeszcze inne rzeczy, na których sobie gdzieś tam dorabiam, wykorzystując doświadczenie i wiedzę, jaką nabyłem, czy to na studiach, czy w pracy na etacie, czy też właśnie w pracy na YouTubie. No więc to jest bardzo fajny komfort. Dzięki temu, jeżeli chodzi o recenzje, tutaj jestem z siebie zadowolony, ale chciałbym, żeby ich było więcej, nawet tych ciekawych, tych zwłaszcza takich z, no ale to już jest może temat na to, jakie mam oczekiwania od przyszłego roku, więc na razie, jeżeli o to chodzi, to sobie to daruję. No więc kończąc już poniekąd podsumowanie, nie wróciłem do live'ów. Udało mi się zrobić jeden live jakiś miesiąc temu, gdzie zapowiadałem, że wracam do live'ów, do oceniania komputerów. Uwielbiam tą serię, nawet chcę stworzyć nową serię i już udało się na Discordzie naszym, do którego wbijania was serdecznie zachęcam. Ten Discord bardzo fajnie żyje sobie. Stworzyły chłopaki kanał, gdzie mamy komputery do disowania, gdzie będę totalnie jechał po komputerach.
serwerach. Jeżeli ktoś pomyślał, że teraz odgapiłem temat od Zmasło i Kamila Techtester, to nie, nie odgapiłem. Ja im o tym pomyślę, powiedziałem, zanim oni wypuścili swój pierwszy odcinek i nie mówię tu, że chłopaki ode mnie zgapiły, tylko jakby no, mam to czyste sumienie, że ja od nich nie zgapiam, bo miałem ten pomysł jakby odpowiednio wcześniej, więc nie zasugerował mi tego ich odcinek. Podejrzewam, że nawet takie tematy i filmy już nawet są gdzieś na zagranicznym YouTubie. Ja takich nie widziałem, ale niemalże wszystko, na co się wpadnie, to już gdzieś ktoś wcześniej zrobił. Natomiast mam w głowie rzeczy i nie będę o nich mówił w oczekiwaniach na 2024 rok, chyba że enigmatycznie, bo nie chcę powiedzieć o konkretnych pomysłach, których na polskim YouTubie na pewno nie było, a chciałbym je zacząć robić. Ale to w filmie jutrzejszym, gdzie powiem sobie, co oczekuję od 2024 roku. Tak technologicznie nie mam co tutaj za bardzo podsumowywać minionego roku. Wydaje mi się, że każdy rok jest do siebie podobny. Zaczynało się pojawiać więcej OLEDów, co mnie cieszy, ale wydaje mi się, że pod tym względem przyszły rok jest przełomowy. Ale to też o takich oczekiwaniach technologicznych powiem w jutrzejszym filmie. Co tam zobaczyliśmy nowego? No, Intel wypuścił tak naprawdę odgrzewane procesory, więc to nie było jakieś super ciekawe. Technologicznie, czy zadebiutowało coś takiego naprawdę fajnego? Jeżeli, co prawda to nie było na moim kanale, ale na pewno jest to coś, co się urodziło technologicznie w minionym roku, no to wszelkiego rodzaju handheldy, które są jakimś ciekawym powiewem świeżości, natomiast jak je obserwuję i widzę na przykład Steam Decka, Asusa ROG Ally, czy Lenovo Legion Go bodajże, to są naprawdę fajne gadżety, ale nie widzę do nich zastosowania na chwilę obecną, żeby ktoś poszedł tylko w nie i rezygnował na przykład z laptopa, z peceta, z konsoli na rzecz właśnie takiego handhelda. Natomiast w przyszłości, jeżeli pojawią się potężniejsze mobilne układy, które będą w stanie, nie konsumując baterii w godzinę czy dwie, dać nam granie na 3-4 godziny właśnie takiego przenośnego, powiem wam szczerze, to może być ciekawa rzecz. I te handheldy to jest chyba taki najjaśniejszy punkt, jeżeli chodzi o gaming w minionym roku. Jak właśnie wy macie jakieś ciekawe przemyślenia co do takich technologicznych rewolucji minionego roku, napiszcie w komentarzach, z chęcią usłyszę, co tam według was było najlepsze. Wracając jeszcze do kanału, na pewno ilość wyświetleń, no w sumie taka sama od czasu powstania kanału, jak tak sobie sprawdziłem minione lata, 2022, nawet sam sobie wpisałem 2021, to ilość właśnie wyświetleń jest cały czas na takim samym poziomie. Ilość subskrypcji się zmienia, to jest najgorszy rok pod względem subskrypcji, od kiedy te subskrypcje tak wystrzeliły, bo wiadomo, jeszcze pierwszy rok, gdzie mój kanał był jakiś taki totalnie amatorski przed wymyśleniem przeze mnie TechNewsa, no to tam tych subskrypcji to już w ogóle, tam w pierwszy rok pamiętam, jak założyłem kanał, to w ogóle wypuściłem chyba tylko z 10-15 filmów, a subskrypcji zdobyłem mniej niż 100, bo pamiętam, jak siedziałem na właśnie rodzinnym obiedzie na Wigilii i mówię, kurczę, jeszcze 6 subów i będę miał 100 subów. Nie? To był chyba rok 2020 albo 19. Nie, bo w 20 już kanał wystrzelił. Właśnie we wrześniu 2020 kanał już wystrzelił i paradoksalnie w 2020 roku zdobyłem tych subskrypcji najwięcej. W 20 czy 21? W 21 chyba zdobyłem najwięcej subskrypcji, bo to 20 tysięcy w cały rok. 7 tysięcy w 7,5 w 2022 i teraz zaledwie 3,5. Natomiast mam nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy, ale o tym sobie powiemy już w przyszłym roku. W przyszłym roku. No tak, w przyszłym roku, bo wy widzicie ten film 31 grudnia 2023, a jutro w przyszłym roku, czyli 1 stycznia 2024 roku, film z moimi oczekiwaniami od siebie na przyszły rok, bo de facto
i są ludzie, którzy na YouTubie mają szczęście i gdzieś im jakiś materiał siądzie, gdzieś coś pójdzie dobrze i zdobędą dużo ilości subskrypcji i zaczną się oglądać i im to jakoś tak wystrzeli, ale większość jednak zauważam, że to jest ciężka praca. Popatrząc na wszystkich na przykład technologicznych YouTuberów w Polsce, tą topkę, to są ludzie, którzy od no już kilku ładnych lat, a część nawet taki z masło, to już jest dekadę, on jest na YouTubie, jak jego pierwsze filmiki, z tego co kojarzę mniej więcej, Lipton też bardzo długi czas na rynku, Blacku, teraz na przykład Kamil Tech Testers, który de facto swój kanał i filmy pierwsze chyba ma sprzed 5 czy 6 lat, ale teraz jakby wrócił z nową jakością i zaczął te subskrypcje zdobywać, de facto się odrodził tak naprawdę na tym YouTubie, pokazuje to, że nie chodzi o szczęście, a chodzi o ciężką pracę, dostarczanie jakościowych treści, przynajmniej w tym gatunku, w którym my się obracamy, czyli takim technologicznym. Ziemniak, nie? Z grubo ponad 10 lat na rynku. Nie pamiętam ile Kuba Klawiter, ale też bardzo długo. Tych kanałów technologicznych jeszcze jest dużo, dużo więcej. Natomiast no to są wszystko kanały, które swoją pracą wypracowały sobie dane stanowisko na rynku. Mało jest takich kanałów, które wybuchły w pewnym momencie. Znaczy są takie kanały, które jakąś ciekawą tematyką ludzi na przykład zaraziły i zdobyły jakąś bazę subskrybentów, no ale potem ciężka praca i zdobywanie każdych kolejnych subskrybentów to jest no, po prostu praca, nie? Trzeba dostarczać ciekawe materiały, dużo tych materiałów. I generalnie taki jest plan na przyszły rok, ale sobie o tym porozmawiamy już jutro. Więc no nie ma tutaj trzeba zapierdzielać. Nie ma tak, że można sobie odpuścić i to wszystko jakoś będzie. Nie, trzeba zapieprzać. Ja osobiście uważam, że pomimo tego, iż pracuję bardzo dużo, to pracowałem za mało. Za mało pracowałem albo za mało efektywnie pracowałem, ale wydaje mi się, że za mało, że mogłem to wszystko lepiej sobie planować, bardziej efektywnie pracować, ciekawsze i więcej materiałów tworzyć, ale to sobie już o tym powiemy w przyszłym roku. Ja jestem zadowolony, cieszę się, że jesteście nadal ze mną, że ta baza takich stałych widzów nadal jest ze mną, za co Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i to jest najważniejsze przesłanie minionego roku. Dziękuję, że ciągle ze mną jesteście. Mam nadzieję, że będziecie też w przyszłym roku. Życzę Wam też wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku. No i cóż, mam nadzieję, że też w tym nadchodzącym roku ze mną będziecie i że Wasz kolejny rok, podobnie jak mój, będzie lepszy. Bez względu na to, jaki był ten rok, ja osobiście jestem zadowolony z takiego częściowo prywatnego życia i jeszcze z osiągów w minionym roku. Chociaż jeszcze z takich podsumowań negatywnych, to kuźwa przytyłem 13 kilo? Tak, coś takiego. Wczoraj się ważyłem 97 kilo. Rok temu, pamiętam, ważyłem się zaraz po Sylwestrze, bo wydawało mi się, że tak się nawpieprzałem, że kuźwa ważę o nie wiadomo ile. Ważyłem 84 kilo. Ale to było związane też z tym, że końcówka roku 2022 to był bardzo stresujący zakup mieszkania, remont tego mieszkania, zwłaszcza samemu, końcówkę już później sami z moją narzeczoną robiliśmy, więc to była praca po nocach i tak dalej. W związku z tym tamta waga już tak gwałtownie spadła i dlatego taka ta waga była dobra, bo moja docelowa waga to jest 82 kg. Ja w takiej wadze chodzę. Przy wzroście 1,82 m, jakby ktoś się ciekawił, to jest taka moja najlepsza, najbardziej optymalna waga. No i w sumie do niej też będę w przyszłym roku dążył. Dobra, tyle zanudzania, to tak, to po prostu chciałem do Was pogadać. Jesteście też moimi ziomkami, zwłaszcza ludzie, którzy już prawie 20 minutę słuchają mojego pieprzenia. W związku z tym też taką prywatą troszeczkę się z Wami dzielę, ale jakby poza tym, że kanał nie zdobył jakiejś dużej ilości subskrypcji, ja uważam miniony rok za udany. Poza też tymi rzeczami, których nie dowiozłem, czyli nie zacząłem robić live'ów, zacząłem robić więcej recenzji, to też mi się podoba, że tych recenzji było więcej u mnie na kanale, ale chciałbym teraz, i to już jest nowy cel, więcej ambitnych recenzji i filmów na kanale, ale o tym może już w przyszłym roku, w jutrzejszym filmie z oczekiwaniami na 2024.
Dzięki wielkie. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Jak już jesteśmy zdrowi, to całą resztę możemy jakoś sobie poukładać, zapracować na nią. Więc tutaj też wytrwałości i szczęścia Wam życzę, bo zawsze ta nutka szczęścia jest potrzebna. Gdyby gdzieś tam algorytm mojego pierwszego filmu, i tutaj zawsze będę pamiętał, czyli z zapowiedzią RX-ów 6000 nie wepchnął, nie wystrzelił do góry, to ja bym nie złapał motywacji do filmów i tak dalej, więc ta nutka szczęścia zawsze jest potrzebna, ale oprócz tego dużo ciężkiej pracy, no i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to ono gwarantuje to, że możemy w ogóle pracować na jakieś tam swoje cele. I Wam tego z całego serca życzę. Dzięki wielkie, dzięki, że byliście ze mną w 2023. I zapraszam do 2024. Mam nadzieję, że też ze mną będziecie, że ja Was nie zawiodę i dostarczę Wam jeszcze ciekawszych treści. Na razie. Cześć.